Przybylska zmarła 6 lat temu na nowotwór. Okazuje się, że cierpiała nie tylko na raka trzustki. Co jej dolegało? Znak zapytania. Śmierć Anny Przybylskiej 6 lat temu wstrząsnęła całą Polską. Fanom aktorki do dzisiaj ciężko jest pogodzić się z tym, że przegrała ona walkę z nowotworem. Mama aktorki nadal nie może uwierzyć, że musiała pożegnać swoją córkę. W rocznicę jej śmierci zdecydowała się na krótką rozmowę z dziennikiem Fakt. Anię lubili wszyscy, kochano ją, a przecież była zwyczajną dziewczyną. Ona po prostu miała ogromną charyzmę, wspomina córkę Krystyna Przybylska. Mama aktorki chciała również podziękować wszystkim fanom, którzy nie pozwalają na to, żeby zapomniano o jej córce. Jestem bardzo dumna z moich córek. Dziękuję wszystkim za pamięć o Ani i za życzliwość. Okazuje się, że Anna Przybylska skarżyła się na niezwiązane z nowotworem dolegliwości. Jakie znak zapytania? Anna Przybylska chorowała nie tylko na nowotwór. Ania zmarła przedwcześnie w wyniku raka trzustki. Mimo że jej rodzina, lekarze i najbliżsi robili wszystko, aby ją ocalić, choroba została wykryta zbyt późno i leczenie nie przyniosło rezultatów. Po czasie wyszło na jaw, że zmagała się nie tylko z nowotworem. Nie wiedział o tym prawie nikt. Nawet najbliżsi. Dowiadujemy się o jej chorobie z biografii Ania, której autorami tej książki są Maciej Drzewicki i Grzegorz Kubicki. Przybylska cierpiała i skarżyła się na pewne dolegliwości jeszcze na długo przed postawieniem fatalnej diagnozy. Prowadziła zdrowy tryb życia, poddawała się regularnym badaniom kontrolnym. Mimo to z dnia na dzień zaczynała się czuć gorzej. Bóle żołądka, głowy, spadek energii, ciągłe zmęczenie. Przez długi czas nie było jasne, co jej dolega. Okazało się, że Przybylska cierpiała na depresję. Niestety, nikt nie miał pojęcia, że są to pierwsze symptomy nowotworu. Łatwo można było sobie wszystkie jej objawy wytłumaczyć. Tylko że wszystko to daje się łatwo wytłumaczyć. Wyczerpująca opieka nad gromadką dzieci, stres, obowiązki zawodowe. O tym, że depresja może być pierwszym objawem raka trzustki, nikt z bliskich ani nie wie. Stresem i obowiązkami można także tłumaczyć to, że w ciągu 3 lat Ania mocno schudła. Nawet zdrowy tryb życia jest tu dobrym wytłumaczeniem. Przecież dużo biega, odżywia się coraz sensowniej. Nie powinno nikogo dziwić, że to przynosi pozytywne efekty dla sylwetki. A wyglądała przecież olśniewająco, czytamy. To, że aktorka dbała o siebie i prowadziła bardzo zdrowy tryb życia, uśpiło czujność wszystkich.
Pierwsze objawy nowotworu tłumaczono sobie obowiązkami Ani i wychowywaniem trojga żywych jak srebro dzieci oraz spowodowanym tym przemęczeniem. Diagnoza została postawiona dopiero po bardzo długim czasie. O tym, że choruje na raka trzustki, poinformowano w 2013 roku. Zmarła niedługo później, bo 5 października 2014 roku.